Привет! Это Ханта, это следующий эпизод Workers and Resources Savvy Republic. Cześć! Słuchajcie, wybaczcie, że tak ostatnio cały czas sobie tym napierdzielam. Obiecuję, że już za niedługo się weźmiemy za następne gierki. No, jakby pokończyliśmy parę gier, zrobiłem parę odcinków takich pierdół. Teraz po prostu mam takiego lekkiego niechcieja, że po prostu nie mogę, ciężko mi się zabrać, ale to już niedługo. Dobra, po pierwsze co, to zaczęły mi się tutaj korkować, w sensie te dworce, te, które mają krzyżyki tutaj. Zaczęły się korkować, ale dobrze mi podpowiedział ktoś, żeby zrobić przy krzyżach, czy jakby od strony dworca, zrobić te chainy. I w tym momencie faktycznie to zaczęło działać i to funkcjonuje, bo tu już był problem, bo tutaj nikt nie pracował, dalej nie pracuje. Za chwilę ktoś tu powinien podjechać z pracownikami. On już jedzie pierwszy tramwaj. Mam nadzieję, że on tutaj podwiezie kogoś do elektrowni, bo tutaj był problem. To zawsze tak jest. Nagle się kilka problemów zbierze razem i z dupa. Podjedzie. Powiedz, że podjedziesz. Jest, wjechał. Te tory tutaj też nie są bez celu zrobione, te na wprost, dlatego że... O, są, idą, świetnie. A ci idą tutaj, dlatego że ten pociąg pospieszny z Leszcierze tutaj do Korony jedzie właśnie tymi torami. Tutaj się nie będzie zatrzymał. Dobra, no i ten tutaj sobie podjedzie. Siach. Ale właśnie, czekajcie. A nie, jest tu krzyżyk zrobiony. Dobra, tylko musimy tutaj jeszcze się upewnić. Niech będzie tutaj w takim razie chain, a tutaj normalnie wjazdowy. Dobra, świetnie. Więc stąd sobie jedzie. Tutaj wszystko powinno być ok. Tutaj pracuje bardzo dużo osób, no właśnie. A ja mam problem z węglem. Mam bardzo dużo rudy węgla, która jest nieprzetworzona, a węgla jest ok. Czyli co, przydałoby się mieć jeszcze jedną tak naprawdę tutaj przetwórnię, bo już tego węgla nie mam gdzie mieścić. Ja to już widzicie, jak go podpinałem. Tu jest jedna przetwórnia, tu robi węgiel, tu. Mówiłem, że tak naprawdę chyba tego się pozbędę, słuchajcie, tej stacji. A nie, bo tu ten pociąg podjeżdża, no tak, bo on gdzieś po węgiel musi jechać. Ja chciałbym w tej elektrowni zlikwidować zakup materiału. No właśnie, tam był problem przez chwilę, ale już jest ok. Nie zastanawiam się, co tutaj robić, bo tutaj mi czasem brakuje... Ostatnio brakowało mi płodów rolnych. A wiem, brakowało, bo nikt ich stąd nie zgarnia. Mam full silos i tutaj mam full na polach. Nikt z tym nic nie robi. No i jest dziupa troszeczkę. A tutaj jest zgarniane, więc musimy zrobić w takim razie tak, że tutaj mamy zgarniane, ona przed zboże 4, zboże 5. Weźmy zboże 5. O Jezus, nie, ty na pewno nie. Zboże 4. O Jezus, wiadomo, się budynek pali. Gdzie tym razem? No, akurat centrum dystrybucyjne, zaraz będzie, są już straże pożarne. Dobrze. Chciałbym zobaczyć w takim razie, jak to wygląda. Tu mamy coś takiego, czy oni skądś biorą... Aha, oni biorą tylko mięso. To nie. Czy ci się czymś takim zajmują? Nie, ci nawet mięsa nie zbierają. Przydałoby się mieć coś, co mi będzie zbierać te płody rolne stąd. Ale tu widzę, że mam kilka ciężarówek, które są puste. A, tu było złoże 500+. Dobra. To sobie nazwiemy go inaczej. Nazwiemy sobie go zboże 2.1, niech będzie. No, usuniemy go z linii i teraz zrobimy tak. Mamy przystanek. Weźmiemy go stąd. Z tego silosa, z którego nie może nic odebrać. I do tego silosiku. No właśnie, pytanie, czy tutaj się to nie za bardzo zapełni. Może on niech będzie pośrednio jeździ z tym tu. Tutaj robi wyładunek, tu załadunek. I tak naprawdę ty możesz zacząć już jechać. I to skopiujemy na następny pojazd. I ten pojazd też nazwiemy zboże tym razem 2.2. Generalnie będę chciał to wszystko sprowadzić do tego, żeby to wszystko oparte było jednak na centrach dystrybucyjnych, żeby te ciężarówki nie robiły wszystko na full. A w centrum dystrybucyjnym tak naprawdę można sobie, wiecie co, jeszcze zrobimy to tu, bo tam jest naprawdę sporo tego na razie. I tego zrobimy zboże 2.3. Niech jedzie. Po prostu problem jest taki... centrum dystrybucyjne ma ten... nie identyfikatory, tylko...
no takie te operatory, gdzie skąd ma być zabierane, ale to nie stosuje się, znaczy to jest jakby ogólne operatory te, czyli kiedy ma być zbierane z danego magazynu, a kiedy ma być dowożone, ale można dla każdego miejsca osobno ustawiać, można tutaj zrobić 79% albo 90%, możemy sobie to zmieniać, więc wtedy można by zrobić tak, że zaznaczyć ten silos i z tego silosa ma być wybierane, ale tak, żeby zostało to na przykład co najmniej 30%, czyli nie pojadą, nie wybiorą z tego silosa dopóki będzie poniżej 30%. No a tutaj na przykład widzicie, płody rolne były, ale krówek nie było, bo nie miał kto pracować. I dlatego się zastanawiam, czy tu nie zrobić też tramwaju tak naprawdę, bo nasz tramwaj się kończy tu. No tutaj jest małe to miasteczko, mamy tu przystanek i tu przystanek. Czy można by to jeszcze zrobić na przykład tutaj gdzieś? Aha, tylko tu już mamy wszędzie tory. No właśnie, to zaczyna być problem. Tu mamy tory i to tak fajnie się kończy w tym miejscu. Żeby te tory gdzieś pociągnąć, no to teraz ja już tak to zrobiłem, że musiałbym albo to wszystko przebudować, albo coś, żeby tutaj pociągnąć w tą stronę. No albo z tego toru pociągnąć w tą stronę. To jest jeszcze jakaś myśl, jakaś opcja. Tu pociągnąć, tędy jakoś. I można zrobić tutaj na przykład jeszcze jeden przystaneczek. No jest to jakaś opcja. Tak naprawdę. Tylko tu trzeba pamiętać, te krzyży, na krzyżykach jest ok. Są te zwykłe, no, Jezus Maria, semafory są ok. O ile pociąg nie ma opcji pojechania dalej tak naprawdę. A tutaj popatrzcie, że ja już pociągnąłem ten tor, więc myślę, że możemy tak zrobić. Zwłaszcza, że tutaj jest jeszcze jeden w tych modach. Czekajcie, gdzie to było? Wózki, nie wózki, tylko... Może stacja. Jest tu tram stop na jedną... Jezu, znowu się budynek jakiś pali. Ja muszę za każdym razem patrzeć, co się pali, żeby wiedzieć, czy tutaj coś ruszy. Ale tutaj już jadą do pożaru. Dobra, akurat tu magazyn obok. Czy jeszcze raz tu i tu. Mamy po prostu taki przystanek na jeden tylko i wyłącznie tramwaj. I popatrzcie, że tutaj w sumie z tego osiedla można by też puścić ten tramwaj. To by było może nie głupie zrobić tutaj tramwaj aż dotąd. Zróbmy taki przystanek tu i zróbmy go gdzieś tutaj też, bo czemu by nie. Z tej strony będzie w miarę blisko do tamtego dworca, więc zróbmy go tu. Tu sobie zrobimy ścieżkę w takim razie od niego przechodzącą, a mniej więcej tak, żeby łatwo można było dojść na dworzec. Tutaj oczywiście też zrobimy ścieżkę, nie chcę, żeby była taka powykrzywiana. Dobra, nieważne. Zrobimy tak. Dobra, i teraz jeszcze tylko pociągniemy tory i będzie git. Tutaj tak, o właśnie, tutaj musimy wykręcić. Dobrze, pożar ugaszony, świetnie. I teraz tylko musimy tutaj gdzieś położyć te tory. Myślę, że możemy sobie tu wiadukcik walnąć, jeden obok drugiego będzie stał. Na przykład stąd mniej więcej. Spróbujemy zrobić tak. A właśnie ten z tą kratownicą, niestety on jest bardzo niski. W sensie ta kratownica w tym kolejowym, zwykłym dla pociągów spalinowych jest u góry, a ta tutaj dla tych elektrycznych jest na dole. I tak się śmiesznie kiedy dzieje, że po prostu jest to za nisko. Ale już tutaj obniżamy. Właśnie, jeszcze kąt musi być odpowiedni. Okej, jest. Tylko tutaj właśnie będziemy musieli to lekko przerobić. Czekajcie, weźmiemy to. No właśnie. I zrobimy sobie... Tutaj już będzie po jednym torze, bo dwa nam są niepotrzebne. Okej. Tu wrócimy semafory tak jak były, czyli ten jest kierunkowy w tamtą stronę, ten jest w tą. I tutaj spokojnie sobie będzie jechał. Tylko musimy jeszcze go tu wykręcić jakoś, ale widzę, że idealnie, nie ma problemu. Dobra, podłączone, podłączone jest. Teraz tutaj weźmiemy tylko ten, który jeździ... Gdzież on jest? Tutaj buczy, słyszę jak buczy, okej. No i...
Tram stop. Teraz jedzie tutaj 2-2. Musimy jakieś się ponazywać. Czyli to będzie Leszcierze tram. A czekajcie. Leszcierze i tu będzie tkalnia, o właśnie. Tu będzie Leszcierze radio. A, nie skopiowałem. Leszcierze radio. My sobie skopiujemy to. OK. Najpierw przystanki ponazywam. Tutaj, jak to nazwać? Tu mamy szkołę nieopodal. Niech to się nazywa... Albo nie, niech się po prostu nazywa... Stacja. Może niekoniecznie. Leszcierze dworzec tramwajowy. Okej, okay, jest. Jest czy nie jest? Transparent na ciebie? Ja właśnie ustawiłem transparent na tym budynku? Gdzie ten transparent się ustawił? A jest, tutaj. Leszcierze dworzec tramwajowy. No to nie o to mi chodziło. Dobra, wiecie, zostawimy dworzec, zwalić to. A tutaj sobie musimy jeszcze to jakoś ponazywać. Tu będzie jakieś tam osiedle, można to na po prostu... Leszcierze osiedle. A tutaj, jak to nazwać, to jest koło przedszkola. Tu jest Urząd Miasta niedaleko, więc napiszemy tutaj Urząd Miasta. Ok, ewentualnie zasadniczo to możemy taką ścieżkę tutaj zrobić prosto pod Urząd Miasta właśnie idącą. A, nawet dwie osoby się pokusiły, żeby tędy przejść. Dobra, świetnie, to już mamy jasność. Teraz tylko poproszę mi to zrobić tak, czyli dworzec, potem jedzie na radio. Nie, z dworca chcę, żeby on jechał na tą stację tutaj. Tak, dworzec, Urząd Miasta, następnie osiedle, potem znowu Urząd Miasta i potem znowu dworzec i potem jedzie na radio. Z radia na tkalnię i z powrotem. I świetnie. No tylko dlaczego akurat pojechałeś teraz tam? Urząd Miasta. Powinieneś pojechać na Urząd Miasta. I co zrobisz teraz? Aha, bo wjechał na zły tor. No właśnie. Co on teraz zrobi? To jest dobre pytanie. O nie, gdzie on jedzie zawrócić? Chłopie, co ty? Zawróć po prostu. Aha, nie może tak zrobić. Nie, bo odbije się od świateł. Zrąbał i teraz no... Dupa. Dobra, on się gdzieś przejedzie najwyraźniej. No, przynajmniej to się cieszę, że pomimo tego takiego śmiesznego dosyć skrzyżowania to się jednak udało. A ten chyba pojedzie na następną krzyżówkę, która jest gdzieś tu. No jakoś sobie będzie musiał poradzić, niestety. Dobra, tutaj to w miarę wszystko funkcjonuje. Teraz pytanie, co dalej? Mam nadzieję, że tutaj zacznie to wszystko się ogarniać. Co ja jeszcze chciałem tutaj zrobić? Chciałem zrobić, słuchajcie, magazyn. Postawić nawet taki... Aha, tylko że mięsa mi tu nie ogarnie. Chciałem postawić magazyn, który by... Do którego przyjeżdżałyby takie sklepy, które są potrzebne... Sklepy, rzeczy, które są potrzebne do sklepów. Czyli żywność, mięso, alkohol, ubrania. Właśnie tutaj ubrań też możemy... Ubrania możemy skasować. No i elektronika, której na razie nie mamy. Tutaj zatwierdź. Chciałbym też więcej sklepów pobudować, bo tu tych sklepików jest dosyć mało. Szukam jakiegoś właśnie. Tu ubrania są skasowane. Powkładałem kilka jeszcze takich mniejszych bloków. No właśnie, więc potrzebuję mieć zrobiony magazyn, do którego będą ciężarówki przywozić te rzeczy z Leszcierza, bo tam jest główny ten... Tam tak naprawdę się wszystko wytwarza. I stąd tak naprawdę kolejne centrum dystrybucyjne dopiero to do sklepów będzie rozsyłać. I zastanawiamy się, gdzie to zrobić, bo miejsca mamy coraz mniej. Tutaj po tej stronie to nie chcę. Myślę, że tutaj jest dobry koło Staśpolu, dobre miejsce na zrobienie czegoś takiego. Najpierw im zrobimy tutaj, słuchajcie, lepszą drogę. Aha, mówiliście, żebym nie pauzował nagrania jak... Znaczy nie pauzował gry jak... coś buduje, bo to nie ma sensu. No właśnie, nie ma to sensu. Z tym zrobimy lepszą dróżkę.
Chaos. Myślę, że żeby tutaj tą drogę, może tą drogę tu wykorzystamy, słuchajcie. Zrobimy sobie tak. I postawimy magazyn. Tylko tak, jak postawię magazyn ten zwykły, to nie przyjmuje niestety mięsa, tylko żywność. Musiałbym mieć magazyn mięsa postawiony w tym celu. No zresztą w sumie, czy lepiej od razu postawić, wiecie co? Czy lepiej od razu... A ten drogowy, to nie. Wziąć, postawić ten z modów. Magazyn. On jest dużo większy niż tamten, w sensie ten... O, tu jest... Mam w ogóle magazyn mięsa taki z torami kolejowymi, to też jest spoko. Ale chcemy zrobić ten small cargo storage. No właśnie. Tu będą tylko dojeżdżać samochody, ale no już tam ciul. Po prostu będzie trochę większawy. Więc zrobimy to tak. No, dobra, postawmy go tu. I postawmy tutaj centrum dystrybucyjne. Tylko pytanie, czy potrzebuje duże, bo one tu całkiem szybko będą jeździć. O Jezu, prądu nie ma. Aha, a nie, prądu nie ma z jakiegoś powodu. Czyżby znowu nikt tutaj nie pracował tej? No oczywiście, że tak. Brak pracowników, a pracownicy dojeżdżają tutaj, zgadnijcie jak, tramwajami, które stoją właśnie. A tutaj czemu nie, to nie wytwarza prądu? Brakuje węgla. To dopiero ciekawostka, że zabrakło węgla. To ten wolno się tak kurczę ładuje? Gdzieś jest ten pociąg do cholery? A może pociąg się gdzieś zatrzymał? Bo bywa i tak. O Jezu, ten ma pytajnik teraz. Co jest z nim? Węgiel. Nie może przejechać gdzieś. Czemu? A, już chyba wiem. On tutaj przejechał się zatankować, a teraz nie umie wyjechać. No debil. Czy ja jestem w stanie to zrobić tak, żeby to zadziałało w ten sposób? I teraz po prostu go ręcznie skierować tu. A następnie do stacji wyładunkowej. A niech tam wjedzie najpierw. Szybciej. Ok, i teraz start. Czy on wyjedzie dobrą stroną? Nie, i cholery, wyjeżdża tam. No dobra, czyli to tak nie zadziała. Nie wiem w ogóle po co. To tak dziwacznie działają te tory niekiedy. Ok. Czyli potrzebujemy zrobić mu tutaj jakąś zawrotkę, tak po prawdzie. Zasadniczo można by to zrobić nawet i tu. Aha, tu nie ma zawrotki znowu. Czyli zrobić może... to jedzie tak, to jedzie tak. Czy jesteśmy w stanie tu zrobić zawrotkę? W ten sposób. I tu oczywiście zrobimy sobie światła, żeby nie było w jedną tylko stronę. No, czekajcie, zobaczmy jeszcze raz te światła. Tu, czyli on jak będzie chciał się zatankować, no to będzie mógł. I tutaj jedziemy tylko w tą stronę. Ten tutaj stoi, a w jakim celu on tu stoi? No patrzcie, ten od alkoholu też tu stanął. Wcześniej miałem problem, że oni stanęli jeden na drugim. Aha, bo on tu coś widzi. Ciekawe, kogo widzi. Nie ogarniam. No to jest takie, zaczynasz robić te światełka, to potem jest problem tylko z nimi. Dlaczego ty tutaj masz czerwone? To tu będzie miał czerwone, no. I o co tu chodzi? Tu będzie miał czerwone. Tu będzie miał czerwone. I teraz co? On nie wyjedzie stąd, bo... No, w sumie nie wiadomo czemu. Chcę jechać tam. Tu może pojechać. Tu jest ok, ale nie pojedzie tam, bo... No dobra, zrobimy mu światła dalej, chociaż nie ma to totalnie żadnego sensu.
Coś tu jedzie. Co to jest w ogóle? Nie, to jest pociąg od alkoholu. To tamten jest od płotów rolnych? Kurwa, co on robi? Czemu? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego one wjeżdżają na nie swoje tory w ogóle? I wiedzą, że nie są w stanie pojechać po prostu z tych torów potem nigdzie, to one i tak się tam, kurwa, pchają. Co za kuźwa gamonie. Dobra, chyba to trzeba będzie zrobić tak. Ty stąd wyjedziesz, kolego, i pojedziesz sobie tu. Jedź. I wiecie co? Ja tą stację przeniosę, bo ona wszystko psuje tak naprawdę. Przez nią są te wszystkie problemy. Więc sobie zrobimy to inaczej. Puścimy tą stację. Stąd stanowisko do tankowania. Zrobimy to. A ja wiem, gdzieś tu. Powiedzmy. Żeby oni zrobili takie ogromne kółko. Żeby tam w ogóle się dostać. To trzeba stąd usunąć. Trudno, opróżnij cały skład. Tak. I wybuch budynek. Świetnie. Teraz ci, którzy są tutaj. To centrum dystrybucyjne jest bez zasilania teraz. Świetnie. Masz mi tutaj dostarczać paliwo. Co za paściarze. Wiem, że droga mi jest potrzebna, ale no... Czy naprawdę nie można tego zrobić, bo... kliknąć bez dostępu do drogi? Czy to jest aż taki problem? Zbyt stromo. Nigdy nie będzie zbyt stromo. O, ja cię... Okej, chyba się udało. Zrobiłem to tak. Tu jest taki esik, floresik do podjechania, jest kółeczko do zawracania i jak widzicie, to jest wszystko połączone. A teraz bym prosił, żeby te pociągi jeździły tam, gdzie jechać mają. Czyli ten na przykład powinien pojechać... Nie na Gorzelniowo. Tutaj powinieneś pojechać. A gdzie jest pociąg z Gorzałą? Bo ten jedzie eksport... A nie, to jest eksport jedzenia i wody? Jedzenia i wody. Czemu on się tak nazywa? On nie powinien się inaczej nazywać? No jedzie tutaj. Dobrze pojechał. Tutaj ma dostarczyć płody rolne. To dobrze. Natomiast co się stało z pociągiem, który mi... Właśnie z tymi innymi pociągami. Aha, tutaj jest świetnie. Budynek bez zasilania. No tak, nie ma nigdzie zasilania. Nic nie chce działać. Aha, ten sobie tu stoi i nie wyładowuje węgla, bo nie mamy prądu. Dobra. Zatwierdźmy, zrobimy tak. I teraz możemy to wywalić. Okej, znowu się budynek pali. Jezu, jak cudownie. Gdzieś to jest. Holy moly. No tutaj akurat nic nie dojedzie. Będziemy musieli to... naprawić, albo właściwie inaczej, będziemy musieli zrobić tak. Tak będzie szybciej. Wyburzymy to, a następnie wstawimy od nowa rurociąg. Nie, przepraszam, nie tu, tylko musimy sobie kiwon tutaj wstawić. O, no widzicie, jak to w ogóle fajnie, jak tu szukałem tego miejsca właśnie, jak to, proszę bardzo, jak to wygląda ładnie. Także w takich odległościach są od siebie te kiwony, że sobie bardzo nie przeszkadzają. Dobra. Ja mam następny. Ropa się tam pompuje. I spoko, jak tutaj... O, trzy osoby pracują. No świetnie, no tak, bo tramwaje nie jeżdżą, bo nie było prądu. Ten nieszczęsny magazyn tutaj stoi. Dobrze, tutaj wszystko powinno być i zacząć działać. Zobaczmy, czy ten pociąg od eksportu gdzieś tu jest. O Jezu, pojazdy. Tak to nie sprawdzę, ale mogę sprawdzić to tutaj. Wszystkie pojazdy. Eksport Alko. Okej, gdzie jesteś, chłopie? Wraca właśnie, tylko że on wraca jakoś... A nie, dobrą ścieżką, bo tutaj akurat... Dobra, nieważne. Tu jest wszystko okej. Tutaj dla pewności przerwałem ten tor, bo też coś któryś pociąg kombinował. No generalnie te pociągi lubią, widzę, kombinować strasznie. Ale okej, teraz powinno już być wszystko w porządku. Tutaj tego zawracania to ja nie potrzebuję. Więc też usuniemy. Bo tutaj normalnie wszystko powinno być dobrze. A po prostu rozwiąże się problem przez to, że tam to zniknie. Dobra, nie świetnie.
i powinno być dobrze. Aha, dobra, jeżeli pociąg się zatankuje i jedzie tutaj, to on nie pojedzie normalnie, bo nie ma tutaj skrętu w to miejsce. O, jeżeli on jest w obiegu, to jest ok, ale jeżeli on dopiero zaczyna swój bieg, no to nie jest ok. Czyli musimy o to jeszcze zadbać, no widzicie. Po tankowaniu po prostu ma problem. Ok, tutaj jest dobrze. Zrobimy teraz tylko jeszcze światełko. Właściwie tu zrobimy światełko w jedną tylko stronę. Dobra, i tu jest wszystko dobrze. Tu zrobimy jeszcze podwójne w razie czego. Tu możemy w razie czego zrobić chaina. Nie, to jest bez sensu chain, bo to jest tak za blisko. Dobra, mniejsza z tym. Jest, jest, to jest najważniejsze. Tutaj coś się widzę, ciężarówki nie zgadzają. Wróćmy pod ten magazyn. Potrzebuję ciężarówek krytych, tak, zamkniętych skrzyni. Aha, to niewiele wozi. Bo ja tu widzę, że tu jest żuk. To jest żuk na 100%. Ja go kupię. W ogóle wcześniej kupiłem malucha. Te licencje na malucha. Nawet możemy to tutaj gdzieś odpalić. No żuk autentycznie, ale ma tak strasznie, straszliwie małą pojemność, że to jest bez sensu. Proszę bardzo, jest Fiat 126P. Fajnie, że niektóre są, jakby wiadomo, że jak je oznaczyć, zrobimy, jak będą takie. Kurczę, dobra, ale no, kupiłem tego żuka, ale to nie to. Zamknięta skrzynia, musimy coś znaleźć takiego naprawdę, co ma jakąś w miarę, ten ma w miarę fajną pojemność. To jest pewien jelcz, skoro jest JE300. 6,4. To by było ok, myślę. To jest takie ok. Kupmy sobie na niego licencję, czy jeszcze coś mamy innego. Też fajnie by było patrzeć, z których są lat te samochody. No, ten ma znowu małą pojemność. Ten już ma taką lepszą. Ale wygląda jak samochód wojskowy. Dobra, weźmy tego chyba jelcza. 215 kosztował. I tutaj mamy tego. No bo nie chcę też, żeby to był jakiś taki 10-tonowy. Zrobimy sobie tak. I niech się produkują. To niech się produkuje. Ja sobie tutaj ustawię, no chyba małe centrum dystrybucyjne. Tak myślę. Nie, Jezus Maria. Żywność, uprawy to są magazyny. Małe centrum. Tu jest tylko 5 samochodów może funkcjonować. Zrobimy sobie tak. I zrobimy sobie jeszcze drogę oczywiście. Skrzyżowanie jest niedozwolone. W ogóle nic nie jest dozwolone, tutaj widzę. Patrzcie, coś jest nie tak. Ok, zrobimy tak. Wyburzymy ten dom. Tak, nie obchodzi mnie to, czy ktoś tam mieszka. Jezus, następny pożar. Czy wy to widzicie? Co znowu się pali? To się pali... No co jest? Co te pożary są takie, kurde, nagminne dzisiaj po prostu? Dobra, no musimy to zniszczyć i podpiąć prąd od nowa. Jezus. No, powiem wam tak. Kwestia tych przystanków tramwajowych naprawdę jest do przemyślenia, bo patrzcie, co się stało. W tym momencie... muszę tu włączyć to, żebyście widzieli światła. W tym momencie ten tutaj nie wjedzie na stację, bo tu ma czerwone, ten nie widzi, tu ma czerwone, pomimo że no właściwie mogłyby. I to dlatego, że są chainy. A jak wyłączymy chainy, to sobie wjedzie ten, nie wjedzie sobie ten. Okej, okay, powinno być ok, ale nie, bo ten właśnie wjechał. Pomimo że miał, aha, bo tu miał chaina. No właśnie, nie da się zrobić tak, żeby był, no i ten gdzie chce teraz jechać. Masakra jest z tymi krzyżami. Trzeba to zupełnie inaczej po prostu zrobić, bo to nie funkcjonuje. Zwłaszcza, że jedne linie są, które tutaj dojeżdżają i zawracają, a są druga linia, która dojeżdża tu i zawraca, ale w drugą stronę. I one się po prostu pieprzą. A jest trzecia, która przejeżdża. Więc to jest zupełnie do wymiany. Tak szczerze mówiąc. Ja tylko mogę mu powiedzieć, zawróć. Jedź gdzie indziej i tyle. Halo, no co jest? Staśpol, które to jest? A to jest to. Aha, świetnie. Jedź do Korona Radio. Stacja lokomotywownia. Możemy ci tak powiedzieć. Okej, jedź tam. Ten zdąży wjechać. Teraz niech jedzie z powrotem na Staśpol. No, to jest do wywalenia, ale to zrobię już sam.
i... O Jezu, ile ciągników. Ktoś tu... A, pociągi też sobie postanowiły stanąć. Widzicie po prostu, jak to czasem jest. Ja próbuję coś zrobić, a tutaj wszystko się psuje. Każda jedna rzecz się psuje, jaka tylko się może zepsuć. Dobra, wiecie co? Walić to na razie. Spowolnimy tylko grę do takiego etapu. Tutaj się samochodziki nam generują. Następny, okej. Więc mamy samochodziki. I teraz chciałbym, żeby tak, żeby mi to ogarniało, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie alkohol. Chciałbym, żebyście ogarniali ten magazyn. Żebyście ogarniali tam, gdzie jest alkohol, czyli tu, czyli jeszcze tu i tu. Tak, wiem, że jest przypisane, co mnie to interesuje. To nie był akurat bar, ale to nieważne. Tu i tu. Nie, czekajcie, co to za miejsce jest? Mały sklep. Ubrania, elektronika. Dobrze, może być. No właśnie, ubrania. No bo tych ubrań to też de facto nie mamy. Tylko tu i tu. Co jeszcze mamy? Żywność oczywiście. Tu jest kliknięte, tu jest kliknięte. No jak coś... Tu gdzieś był bar też, koło studentów, pamiętam. Nie, to jest akurat zwykły ten. Gdzie tutaj gdzieś koło akademików robiłem bar? To jest stacja benzynowa. Też nie, też nie. Tak mi się wydawało, że gdzieś tutaj był alkohol, że jakaś była. Może to któryś z tych, dobra. Żywność, jeszcze mięso. Mięso, tu mamy zaznaczone, dobra. Na pewności jeszcze, wiecie, przeklikam parę razy. Żywność, okej, no przydałoby się więcej tych moich sklepików, ale okej, na razie mamy tak. Tu jakieś kolejne pojazdy są. Dobra, na razie się generują. No, więc to będzie wyglądało w ten sposób. One stąd sobie będą jeździć. Tutaj zwiększymy oczywiście do 90. Aha, tu potrzebujemy jedną chłodnię, ale to już trudno. Kupimy tą chłodnię. 6,5, 2... Może być ta tak naprawdę. Natomiast chcemy, żeby tutaj się znajdowały właśnie te towary. I to jest ogarnięte tym... No właśnie, nie chcę. Chcę usunąć te połączenia. Chciałbym, żeby one miały połączone, tak, te magazyny oczywiście. Czyli to, 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 to i to. Również te dwa, pomimo, jeden jest nieaktywny de facto, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. To ma być poogarniane. I macie mieć ogarnięty ten magazyn. No właśnie, tylko jak to teraz zrobić? Że wy macie mieć, no, 30, tak? Ładuj, a co wyładowuj? Aha, bo mamy wszystko tak, Staśpol. Tu mamy być, mieć wyładunek. I tu mamy być te 30%. Mają się tu znaleźć. Uwaga. Tkaniny. Aha, nie mogę ten. Żywność jak najbardziej, ubrania, tkaniny nie. Alkohol. Części, elektronika, płody rolne, chemikalia. No to mięso niby tutaj gdzieś jest przechowywane, aczkolwiek nie widać go. O właśnie, w tym magazynie jest mięso przechowywane. Tylko czy ja na pewno to wybrałem? Jest przechowywane, ale tutaj po tym nie widzimy. No czekajcie. Co ja tu wybudowałem? To. No i tutaj mięso też może być przechowywane, pomimo, że tego nie widać. No, no coś tu jest po prostu nie tak. Okej, no jedzie to mięso. Pytanie właśnie, jak z tym mięsem jeszcze będzie, bo tego nie wiem. Ewentualnie, jeżeli tu nie będzie mięsa, to będziemy tutaj dobudowywać jeszcze jeden budyneczek i trudno. No mówię, coś jest nie tak, że ono tutaj nie jest do końca pokazane. O, ten już załadował jakiś alkohol? Co on wiezie? Załadunek. Co mogłeś załadować, skoro tutaj nic nie ma? Nie wiem. No, w każdym razie ci powinni za chwilę zacząć jeździć po tych miejscach, wyciągać i wozić tam. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to mamy zrobione. Co z tymi pociągami jest?
Okej, tutaj wszystko było idealnie ustawione i jest idealnie ustawione nadal. Problem polega na tym, że tu jest pociąg, który sobie przejechał z tego miejsca tu z jakiegoś powodu, chociaż nie miał prawa tak pojechać, dlatego że tutaj są światła ustawione i on nie może mieć tu przodu, a wyjechać z tej stacji, bo widzicie, jakie światło jest tu ustawione. Ale dobra, może po prostu go zawrócimy. Czemu kurwa nie jedziesz? Debilu. Dobra, zróbmy tak i zawróćmy. Paliwa masz w ciul, po prostu jedź. Jakim cudem on tu wjechał, no? No ale są takie pierdoły, które się tworzą i nie masz pojęcia dlaczego. Niestety nasze tramwaje są w ogóle nieeksportowane i niesprzedawane. Tu widzicie, że się tego robi pełno. Ja bym chciał za to kupić... kupić kabiny pasażerskie. Są towarowe, w ogóle można towary tymi kabinami wozić. Ja bym chciał kupić kabiny pasażerskie. 4, 10, 12 osób. Ciężka kabina, ciężka kabina. No tu 10 osób, tylko tutaj 12. No to weźmy, kupmy licencję na tą. I będziemy tworzyć te kabiny, bo chciałbym to zrobić tu. Chciałbym, żeby tutaj w jakiś sposób można było transportować ludzi bez użycia autobusu. Znaczy autobusy zostaną, ale niech jednak sobie jeżdżą po prostu tu inaczej. Zobaczmy, jak to wygląda. Kolej linowa. Utwórz linię. Lekki słup. Ok. Mała stacja kolejowa. Mała i duża stacja. Stacja wyładunkowa. Ok. To mnie nie interesuje. Taka stacja mnie interesuje. Mała stacja. Aha, można tutaj te jakieś sypkie rzeczy tędy, a tędy można i pasażerów, i jakieś towary też. Dobra. No, tylko właśnie pytanie, jak to... Czekajcie, bo tutaj mi pisze, że coś tam w pobliżu jest. Aha, bo jest droga w pobliżu. No ale to kurwa... Naprawdę? Nie mogę, bo droga jest. Porąbało kogoś. Wolał to bardziej tak jakoś zrobić, ok. W ogóle bym to wolał jeszcze inaczej zrobić, ale już trudno. Zrobimy może tak. Tu sobie obniżę teren. No i właśnie, jak z tymi słupami? Lekki słup, ciężki słup. No chyba te lekkie słupy, czyli tak, będę mógł sobie po prostu to... Aha, zbyt nisko. Mogę to podnieść. Zapraszamy długość liny. Halo. Kąt jest zbyt ostry. No właśnie, jeszcze te kąty będą kijowe. Dobra, zrobimy tak. Ale to kijowo idzie. Tu jeszcze trzeba mieć odpowiednio to dobrane. Ale tak na przykład, jakby tutaj zrobić taką stację jeszcze jedną, tą małą. O ile się uda. Widzicie, jak to wygląda. Musiałbym drogę chyba tamtą jedną zlikwidować na razie, a później ją oczywiście wybudować. Trochę jest to irytujące, że tak to trzeba robić, że... Może wiecie co? Ja tutaj podniosę to trochę miejsce. Jeszcze może odrobinę. Okej. Aha, teraz akurat to przejście dla ludzi jest zupełnie z drugiej strony. Ale to nic, zrobimy sobie coś takiego. Zbyt stromo, a cicho tam, kurwa, stromo. Aha, tutaj miała być droga, przepraszam, zapomniałem, jeju. Wróćmy tutaj tą drogę. Musi nam obniżyć znowu teren, dobra. Teraz ścieżka będzie za stromo, nie zejdę. No nie wierzę. Dobra, robię to inaczej, robię po prostu tą ścieżkę do drugiej strony. Ona sobie będzie szła tutaj tak jakby naokoło. No kurde, nie wal w kija, że nie dasz rady. Dobra, to za chwilę. Ważne, że tutaj będzie podejście.
Dobra, tutaj mamy ulicę, tutaj się to robi. I teraz spróbujmy tymi słupami trochę porobić coś. Tak, nowe i lekki słup. Okej, możemy zrobić zawsze tak, że podniesiemy sobie to lekko, ale widzę, że... Aha, nie można, bo dupa tam, tak? Dupa zbita. Nie, że to jest cholernie wysoko. I że nie powinno być żadnego problemu z połączeniem tego. Sulinę, użlinę. I kolizja z tą infrastrukturą. No to jest, kurde, ciekawe. Jak może być kolizja, jak to jest pod takim kątem wielkim? Oni twierdzą, że jest kolizja. Okej, teraz się skapnąłem, że to nie tylko... Albo może też tory, może nie, ale to generalnie ten chodnik, który wybudowałem, był problemem. Okej, tu mamy zrobione. Teraz musimy to jeszcze połączyć z tym, tak? Tu jest nieźle. Tu można zrobić połączenie, ale musimy jeszcze tu zrobić... Aha, tutaj kąt jest zły. A, czekajcie, gdzieś tu się jednak da zrobić, nie jest źle. Chyba się nawet połączy, bo widzę, że te drugie linki są też zielone. Musimy poczekać, aż nam się wytworzy ten płaski teren. Co będzie tutaj dosyć trudne i upierdliwe. Okej, chyba się udało. No dobra, mamy połączenie, słuchajcie. Teraz tylko musimy naprawić to, co się udało popsuć. Czyli w pierwszej kolejności... Kolizja z... Jaką infrastrukturą? Przecież to wisi w powietrzu. Nie osłabiajcie mnie, ludzie. No patrzcie, nie ruszy po prostu. A ścieżka? Przynajmniej ścieżkę mogę podłączyć. Ok. No to teraz musimy sobie poradzić z tymi pociągami. A ten tu będzie, że kurde, będzie jechał. Co za bullshit. No chyba się udało ustawić. Dobra, kolej linowa jest niepodłączona. No tak, nie mamy żadnych kabin. Ale. Tu mamy podłączone. Tutaj nie mamy... No, drogę można zawsze tu podłączyć. W razie czego. Chociaż to tak raczej średnio chyba. A nie, jednak się udało. Ale najważniejsze, żeby podłączyć tutaj ścieżkę dla ludzi. Oczywiście, że jest za stromo. Zawsze jest za stromo dla tych, kurde, patałachów. Ale to nic, zrobimy tak. I wszystko się podłączyło. Dobra. Podłączone mamy, ale nie mamy żadnych wagoników. No i teraz pytanie, jak tutaj te wagoniki w ogóle... O co tu chodzi? Jak to zrobić? Kup pojazd, maszynę. Możemy to tak zrobić. Ale przecież nasza fabryka takowe wagoniki powinna wytwarzać. I jak to wygląda? Na razie są same tramwaje. Aha, był niezmieniony plan produkcyjny. No to tak, oczywiście. Aha, tylko się jeszcze jedna rzecz okazała, że ja tu mogę kupić tylko lekkie kabiny. Przypuszczalnie dlatego, że wziąłem tą małą stację kolei linowej i lekkie filary. A ja sobie już tutaj wykupiłem ciężką. Więc oczywiście musimy to zmienić. Takie tam kabiny pasażerskie. Lekka. Na czterech. No świetnie. A czymś one się różnią? Oczywiście, że nie. Kupmy najdroższą, czemu by nie. Zmienimy plan na tą lekką. One się dosyć szybko tutaj, widzę, zrobią. To dobrze. Pytanie tylko, czy mamy jakikolwiek wolny pojazd. No nie mamy za bardzo, który by mógł to przewieźć. Ciebie ja tu poproszę na to centrum. Okej, coś tutaj się pojawiło. Jest alkohol, jest żywność. To powinno być rozwożone. No nie wiem jak z tym mięsem, bo widzę, że chłodnia stoi, więc będziemy musieli też mięso tutaj ogarnąć w takim razie, bo po prostu go tu nie będzie. Tu jakieś 0,2 tony zostały. No i zwiększyć ilość sklepów przede wszystkim bym chciał też. Dobra, tym się zajmiemy może poza odcinkiem, dlatego że chciałbym jednak coś osiągnąć w ciągu tego jednego filmu. Dobra, wiecie co? Kupimy sobie po prostu... Czy nie? Tutaj powinien być jakiś pojazd. Wolny. O, jest, proszę bardzo. Może ładować pojazdy. To proszę cię, żebyś mi załadował... Tutaj. Tu. Jedź do tego miejsca już.
i wyładował to... Zgubiłem się. Wyładował to tu. Nie, to jest pomnik, przepraszam. Kurczę, gdzie to jest? Zgubiłem się. Tutaj. O, jest. Dobrze. I tutaj ma być wyładunek, tutaj ma być załadunek. Oczywiście chodzi o pojazdy. A ty... to można usunąć. No i to... Aha, niech jedzie. No, chwilę poczekamy, ale to sobie tam za chwilkę dojedzie. Zobaczmy, jak tutaj stoimy z tymi płodami rolnymi. No, powoli się pozbywają tego, ale to bardzo powoli. Niestety. Ten tu przywiózł 10 ton, o co to chodzi? Co to za ciężarówka jest? Załadunek, załadunek, wyładunek. Czy on jeździ między... Aha, on jeździ między tym a tym. No widzicie, pozostawały takie różne pojazdy, z którymi nie bardzo wiadomo co robić i się o nich zapomina. Nie krążą tu te, takie matoły, które z tego przywożą tu. Oj. Musimy to wszystko teraz wyśledzić. O, na przykład ten. O. On tu nie powinien tak jeździć. On powinien jeździć stąd. No i okej. Zasadniczo podokładałem parę parkingów i rozpocząłem, słuchajcie, produkcję maluchów. Najpierw czerwonych, teraz żółtych, więc one tutaj naprawdę trzaskają jeden za drugim. Natomiast ten nasz koleżka, który pojechał po te kabiny, on stwierdził, że no wszystko jakby pięknie, super ładnie i cacy, ale jak mam tam dojechać? Bo faktycznie ja tutaj nie zrobiłem żadnego dojazdu do tego miejsca. Przepraszam, tego miejsca tu. I to będzie całkiem ciężkie, żeby je zrobić, dlatego też po prostu powiem mu, że ty masz jeszcze pojechać tutaj. I tutaj masz zrobić wyładunek, bo tutaj normalnie droga już jest. A to usuniemy. I możesz śmiało jechać dalej. O, właśnie. Dobra, tu jest jeszcze sporo do zrobienia takich pierdół różnych. Chciałem po prostu, żeby przynajmniej jedna rzecz była uruchomiona w tym odcinku. Niech będą to te cholerne kabiny. I powiem wam tak, już będziemy kończyć odcinek. Ja sobie oczywiście samą tutaj troszeczkę będę jeszcze coś tam działał. Tak jak mówiłem, chcę tych sklepów trochę tutaj porozkładać więcej, ale chcę, żeby ten magazyn się jednak zapełniał. No, na razie mamy sporo alkoholu i właściwie niczego więcej. Mięska niewiele. Z mięsem będziemy musieli coś... O Jezu, znowu pożar. To już chyba 15 pożar, od którym zacząłem grać. Rozgłośnia radiowa się pali, a na szczęście straż pożarna jest już obok. A ten znowu co? Stanął, bo... i stoi, bo co? Bo nie ma paliwa. Świetnie. A dlaczego nie pomyśleć o tym, żeby sobie to paliwo zatankować? A cholera cię wie. Budynek jest bez zasilania. A to dlatego nie ma tutaj paliwa. Świetnie. A, dobra. Wracając tutaj, zostało tak naprawdę niedużo. Jeżeli chodzi o jakieś te linie produkcyjne, dlatego że mamy, co nam tutaj zostało? Mamy fabrykę tworzyw sztucznych już. Kolejną rzeczą są części elektroniczne, chemikalia, tworzywa, sztuczny stal. A potem z części elektronicznych, tworzyw sztucznych i części mechanicznych robimy elektronikę. Czyli tak naprawdę tutaj są tylko dwie gałęzie. Oraz przy energii mamy oczywiście wykopywanie tego całego uranu. Więc tak naprawdę skupimy się chyba w następnych odcinkach na tym, a potem z serią z Soviet Republic po prostu sobie zwolnimy. Pewnie po prostu będzie się może raz na tydzień coś pojawiać, nie tak intensywnie, a ja się zajmę kolejnymi projektami, kolejnymi grami. Oczywiście dalej piszcie po prostu, co byście chcieli zobaczyć na kanale pod ostatnim odcinkiem z serii Help Will Come Tomorrow. Naprawdę parę fajnych propozycji padło i wszystkie biorę pod uwagę. Aczkolwiek oczywiście no nie będzie dało się wszystkiego naraz zrobić, ale powoli wszystkie te propozycje mi się podobają i już myślę, jak tu co zrobić, żeby to wykombinować. Dobra, co mi tam się działo? Pociągu nie było, dlatego że nie mamy prądu, średnie napięcie to... No właśnie, zapomniałem o tym, żeby tu jeszcze prąd pociągnąć, cholera jedna, no. Dobra, tutaj możemy stąd pociągnąć prąd zasadniczo, to nie jest problem. No i tu jeżdżą cały czas. O, w końcu, dobra, pompy zaczęły działać.
ten zaczął jechać, pomimo że stał w miejscu i dalej nie ma paliwa, ale przynajmniej teraz sobie zawróci i po to paliwo pojedzie. Dobra, tutaj widzę, energia cały czas jest, cały czas mamy węgiel, to dobrze. I tutaj naprawdę mamy węgla pod dostatkiem. Chciałbym, żeby to żelazo też tak wyglądało ładnie. Czy ten samochód tutaj w końcu podjedzie? Okej, czekajcie, kabin w stacji. Stacja nie pracuje, kolej linowa nie podłączona. Co to znaczy? Co mam z tym zrobić w takim razie? Okej, tu jest okej. Powiązane pojazdy, rozumiem. Stacja nie pracuje. Dlaczego? Kolej linowa. Czekajcie. Połączenie elektryczne, nazwa budynku. Okej, ale co ja powinienem... Co jest niepołączone? Co ja powinienem tu zrobić w takim razie? No bo tu faktycznie, tu nic nie ma. Może ja tu jakieś połączenie muszę pokazać. Czekajcie. Kolej linowa. Utwórz linię. Utwórz... Ułóż linę, nie utwórz linię, ułóż linę. No to to jest, a jakiś dźwig się pojawił. A dlaczego nie mogę tutaj z tym nic zrobić? Kolej linowa niepodłączona. Okej, z jakiegoś powodu okazuje się, że tutaj nie mam połączenia. I nie wiem dlaczego, bo przecież było zrobione. Teraz go nagle nie ma, znowu to muszę przebudowywać wszystko, Jesus. Okej, czy to oznacza, że jest podłączone? Tak, silnik kolei jest wyłączony. I możemy uruchomić silnik. Świetnie. Teraz zobaczymy wagoniki, które jeżdżą. Świetnie, jest, jedzie wagonik. Jeden. Niestety. Zabierze cztery osoby. Ale hej, zabrał te cztery osoby i wywiezie je na górę. Tu leci następny. Pytanie... Ile tych właśnie, liczba kabin na trasie? Maksymalnie może być 16. Mamy ten samochód, który będzie jeździł i dowoził te całe... Zobaczyć, gdzie on jest akurat. Akurat jedzie. Tu ma te wagoniki, tak? I dokąd ty teraz jedziesz? Kolego mój drogi... Zawrócił. Nie. To mu powiemy, już możesz jechać... Jechać to do tamtego punktu. Chociaż wiem, że już był na miejscu prawie. Jezu, jak szybko się robią te wagoniki. Dobra, wybierzemy jakiś inny plan produkcyjny. W takim razie... Wróćmy na te tramwaje, bo tego mamy pełno. No, ewentualnie ręcznie będę sprzedawał te tramwaje, to już trudno. W każdym razie tu może być 16 takich wagoników. No i teraz będą ludzie sobie tutaj jeździć. Nie mam za bardzo pojęcia, po co mogliby tu czekać jacyś inni ludzie niż robotnicy. Ale tak jest. Na przykład jest też trochę kilku uczniów i kilku innych pasażerów. Całkiem bez sensu. Co, oni pojadą i co, w kopalni będą pracować? Właściwie jedyne, co mogą tutaj zrobić, to wyjść i proszę bardzo, kolejne osoby idą pracować do kopalni. Świetnie, udało się w końcu coś zrobić. W tym odcinku to tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.